Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada żonie o. No, o pogardliwym traktowaniu przez dowództwo wojskowych. Coś, co ten kurwa w YouTubie o tej pieprzonej Pawłowce w Uchledarze widziałaś? Nie oglądam, dlatego że raz na YouTubie wpisałam o Pawłowce i mi się wyświetliło dowództwo, zostawiło kamczackich chłopaków na rzeź czy coś takiego i tyle. I dalej nic nie oglądałam, dlatego że i bez tego jest źle. No jest coś takiego, tak. Nawet wiem, jak oni to zrobili, jak kiedy to się działo. To nie jest fake, jak mówi tam Pieskow. Przez krótkofalówkę Ukropi mówili, że taktyka ruskich nichuja się nie zmieniła. Nadal wysyłają mięso, tak jak wcześniej. Wysyłają ludzi do przodu, do ludzi strzelają, oni patrzą skąd, próbują zobaczyć i gdzie strzelają do nich i próbują ich zniszczyć, ale nichuja nie udaje się, ludzie giną. Ludzie się kończą, biorą nowych, dzięki temu, że są ludzie, jeszcze są w Rosji, dlatego oni ich wysyłają. Ludzie siedzą i są zaskoczeni, jak tu trafili, ani za karę, ani przez dołek. Po prostu mówią, nawet DSZB ludzie rezygnują i wysyłają tu, jak wyrzutków, a my co do tego mówią? No tak. No a tak generalnie dzisiaj czytałam, że nic takiego niby z wami się nie wydarzyło. A kto to napisał? No jakiś tam kanał Wojenkor jest. Jedyny raz przyjechali do Pawłowki, nagrali z daleka w Uchledar, wszystkim tu powiedzieli, wjadą, w ogóle nawet blisko nie podchodzić i na pół kilometru do dziennikarzy, nawet nie myśl, zakazali, że prawie rozstrzał, otwórz chochlackie kanały, co oni tam nagrywają. Nie wiem, ja nie wchodzę na chochlackie kanały. Czyli w ogóle nie masz pojęcia, co tu się dzieje.